Urodziłem się w 1914 roku w Baranówce na Wołyniu. Wychowywałem się ze starszą ode mnie o 7 lat siostrą Wienisławą. Początkowo mieszkaliśmy w Baranówce, później w Kowlu, a od 1927 roku w Zamościu. Tu otrzymałem świadectwo dojrzałości, a od 1933 roku studiowałem polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończyłem w 1939 roku, a w latach 1937-1938 odbyłem czynną służbę wojskową. We wrześniu 1939 roku walczyłem przeciwko Niemcom w 7 Pułku Piechoty Legionu. Brałem udział w walkach pod wsią Lutą, pod Lużą, a później na Lubelszczyźnie pod Tarnawatką oraz pod Krasnobrodem, gdzie skończyła się moja wojenna kampania. Udało mi się uniknąć niewoli. Zamieszkałem w Józefowie Biłgorajskim, gdzie już od kilku lat mieszkała moja rodzina. Od października 1939 roku pracowałem w szkole powszechnej w Józefowie. Wtedy też w Józefowie wraz z Ignacym Platą oraz Janem Trochimiukiem zawiązaliśmy pierwszą komórkę konspiracyjną. Pierwszą jej czynnością było gromadzenie broni, której znaczna część po zakończeniu działań wojennych znajdowała się w okolicach Józefowa. Broń tę konserwowaliśmy i zabezpieczaliśmy. Korzystając z pomocy nadleśniczego Wróblewskiego, który dostarczał konie, razem z Janem Trochimiukiem, Ignacym Platą i Kazimierzem Soleckim gromadziliśmy broń w lasach położonych za wapniarkami, gdzie po zakonserwowaniu była ona zakopywana. Pomagała w tym ludność niezorganizowana, a z czasem komórki konspiracyjne powstały we wsiach gminy Aleksandrów oraz na terenie pobliskich wsi należących do gminy Krasnobród. Komórki te były organizowane też przez ludzi z Józefowa. Któż z nas nie oczekuje z niecierpliwością tego momentu, kiedy twór jego długoletnich przygotowań, dzieło, w które włożyło się dużo pracy, zapału i poświęcenia, ma być poddane próbie życia. Nic więc dziwnego, że my, starzy już podówczas, po 3-letni konspiratorzy, oczekiwaliśmy momentu, w którym przyjdą tak upragnione rozkazy działania. Nie była to tylko chęć odwetu, ale instynktowna potrzeba walki jako jedynej ucieczki przed zmorą serwilizmu, który w konsekwencji długoletniej okupacji zaczął opanowywać psychikę społeczeństwa. Potrzebę walki czuliśmy wszyscy. I oto przychodzi rozkaz. Wobec szalejącego terroru, wobec trwającej w dalszym ciągu, a prowadzonej w coraz bardziej nieludzki sposób akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie, przechodzimy do przeciwakcji. Jesienią 1942 roku przejąłem dowództwo nad rejonem Józefów i zmieniłem pseudonim z Zadory na Wira. Pod koniec 1942 roku mój oddział dywersji bojowej przeprowadził kilka udanych akcji dywersyjnych. Z kolei na początku 1943 roku oraz w lutym zmobilizowałem rejon i stanąłem na czele oddziału Józefowskiego, który również miał swój wkład w powstanie zamojskie. Niestety Niemcom udało się ustalić prawdziwe tożsamości wielu członków konspiracji. W dniu 25 lutego 1943 roku rozpoczął się najtragiczniejszy okres w moim życiu. Zwykle w nocy siedziałem przy książce lub robiłem notatki pamiętniarskie. Tym razem załatwiałem zaległe papierki organizacyjne. Była godzina około 11. Za późno, żeby iść na nocleg gdzie indziej. Nie spałem dłużej jak godzinę, gdy obudziło mnie wejście matki. Dom był obstawiony i pod oknem stał wartownik. Ani policja, ani schupowcy nie przeprowadzili żadnej rewizji. Polecili mi jedynie ubrać się całkowicie do wyjścia.
Za chwilę szliśmy w kierunku posterunku policji. Szedłem środkiem ulicy, policja i schłupowcy otaczali mnie półkolem. Było ich 6. Uporczywa myśl o ucieczce towarzyszyła mi przez cały czas marszu. Niemcy szli z pistoletami w ręku. Odległość od posterunku zmniejszała się z każdą chwilą. Na ucieczkę nie mogłem się zdecydować. W pierwszym pokoju siedział korsarz, Miąc. Został on aresztowany jeszcze przede mną około pół godziny. Siedział już na posterunku. Natomiast Niemiec przystąpił do spisywania naszych personaliów. Nazwisko, imię, wykształcenie, stopień wojskowy i tak dalej. Niemiec kaleczył po polsku. Podaliśmy dane prawdziwe. Zamieniliśmy z korsarzem kilka słów, ale komendant posterunku zwrócił mi uwagę, że rozmawiać nam nie wolno. Zresztą w tych warunkach niewiele mieliśmy sobie do powiedzenia. Tymczasem wskazówki zegara wiszącego nad biurkiem wskazywały godzinę w 2:30. Byłem tu już przeszło pół godziny. Zresztą czasem interesowałem się nie tylko ja jeden. W pewnym momencie do pokoju wszedł porucznik. Wyjął swój zegarek i porównał czas ze wskazanym na zegarze ściennym. Odniosłem wrażenie, że nie była to zwykła ciekawość, lecz objaw oczekiwania na coś, co miało się stać. Dalsze wypadki miały mi wszystko wyjaśnić. Była za 5:00. W pewnej chwili ze dworu doleciał nas jakiś przytłumiony, nieokreślony hałas, który po chwili ucichł. Niemniej jednak, coś się tam musiało stać. W tym miejscu wychodziły na zewnątrz przewody telefoniczne. Tam za ścianą ktoś je przecina. Śmiała myśl przychodzi do głowy. Czyżby? Za chwilę kilka uderzeń w drzwi frontowe. Mocny głos wzywa do otwarcia. Przestraszony policjant zrywa się z ławki. Z sąsiedniego pokoju wpada Niemiec z pistoletem i strzela nerwowo we drzwi. Pozostali policjanci gorączkowo chwytają za broń. Z zewnątrz padają strzały. Policjanci strzelają z okna. Z dworu powtarza się wezwanie do poddania się i wypuszczenia uwięzionych. Komendant posterunku na polecenie porucznika krzyczy, że na posterunku nie ma żadnych aresztowanych. Z tyłu padają strzały. Niemcowi zacina się pistolet. Znów słychać brzęk stłuczonego szkła w mieszkaniu gospodarza domu. Jeden z policjantów schował się pod łóżko. Jednak przy tym wszystkim sytuacja nieprzyjemnie się wydłuża. Padają znowu strzały. W tym czasie znów ktoś jest na schodach i nawołuje do otwarcia drzwi. Drzwi się otworzyły. Stał w nich policjant, wyraźnie przestraszony. Za nim stali za bronią chłopcy i wraga, Selim. Niemiec stał blady z karabinem w ręku. Ogłupiały, nie wiedział, co ma właściwie robić. Komendant posterunku, blednąc i czerwieniąc się na zmianę, zwrócił się do nas, prosząc, żebyśmy opuścili posterunek. Idźcie już, panowie, idźcie, mówił nerwowo. Głos się przy tym załamywał. Wyszliśmy na ulicę. Wraga był ranny. Strzał padł raczej przez nieostrożność od swoich, a pocisk przeszedł przez kość biodrową. Posterunku nie rozbrajaliśmy, nie chcąc ściągnąć represji na miasteczko. Byliśmy wolni. Poszliśmy na miejsce zachowanej broni, skąd pod młyn Kraczki, gdzie wyznaczałem miejsce zbiórki. Miałem wydać dalsze instrukcje i zaraz wrócić do domu. Wtem szosą zwierzyniecką zaczęły zbliżać się niemieckie samochody, niedostrzegalne jeszcze z naszego miejsca pobytu.
Z samochodów wyskakiwali żołnierze i drużynami obchodzili miasteczko z wyraźnym zamiarem otoczenia go kordonem. Do miasta nie miałem już powrotu. O tym, co wydarzyło się w dniu 26 lutego w mieście, opowiedział mi później ze szczegółami Zbigniew Jakubik, pseudonim Marek. Podjeżdżają samochody. Kordon Niemców zdwaja się. Niemcy otaczają miasto kordonem. Kobiety, dzieci, trzęsących się ze starości dziadków. Do samochodów pośpiesznie wsiadają wystraszeni młodzi chłopcy, dorośli mężczyźni i starcy. Kapitan Szupo podchodzi do rodziców i siostry Wira i ustawia ich na gruzach budek pożydowskich, równo pod rząd. Dreszcz wstrząsa mnie całego. Teraz rozumiem. Szybkim krokiem występuje pluton egzekucyjny Ukraińców i rozwija się w długą linię naprzeciw skazańców. Krzyk i płacz w tłumie kobiet i dzieci przeradza się w powszechny lament i ogólny szlok. Matki zakrywają dzieciom głowy i same odwracają oczy od tego strasznego widoku. Rosłe draby w zielonkawych mundurach płazują tłum kolbami i każą patrzeć. Kapitan podnosi rękę do góry. W ciszę wpadają słowa tłumaczone przez jednego z żandarmów. Skazani są dla przykładu. Za chwilę zostaną rozstrzelani za bunt, za gwałt na osobach niemieckiej policji. Jeżeli w dalszym ciągu powtórzy się coś podobnego, nie będzie litości. Każdego bandytę spotka podobny los. Sprawnym, automatycznym ruchem podnoszą się karabiny do twarzy. Niebo bije lament i pisk dzieci. Cichy trzask salwy. Trzy biedne, zmęczone życiem ciała prężą się gwałtownie, drgają przez sekundę i upadają ciężko na ziemię. Podchodzi kapitan z wyciągniętym pistoletem, nachyla się nad leżącymi ofiarami i kilka razy strzela im w głowę. Zaległa straszna cisza, stokroć wymowniejsza i boleśniejsza niż niedawny lament. Tłum stoi w skupieniu, czcząc zwłoki pierwszych bohaterów Józefowa.
Niemcy dają rozkaz rozejścia się. Samochody z mężczyznami ruszają na Zamość. Kilka dni po egzekucji moich rodziców zorganizowałem stały oddział leśny, którym jednak nie dowodziłem długo. W potyczce pod Budzyniem zostałem ciężko ranny w nogi. Do walki wróciłem dopiero w grudniu 1943 roku. Na początku 1944 roku zorganizowałem kurs młodszych dowódców piechoty, który stacjonował w Ziemiance na Kaplicznej Górze pod Aleksandrowem. W czerwcu 1944 roku, w dobie akcji przeciwpartyzanckiej Wicher II, dowodziłem oddziałem partyzanckim w sile około 100 ludzi. Po kilku dniach cofania się na Mokradła i uroczyska Puszczy Solskiej Kalina zaginął, a dowodzenie przejął rotmistrz Miecz, który wkrótce pozostawił mi całkiem wolną rękę w działaniu. Zawróciliśmy więc pod Osuchy, gdzie mieliśmy się przebijać przez kordon niemiecki. W pewnym miejscu zrobiłem przerwę i zwołałem dowódcę na odprawę. Przybył tylko Kord. Jak się wtedy dowiedziałem, wojna, Błyskawica i część oddziału Rysia odłączyła się po drodze i korzystając z tego, że Błyskawica znał dobrze teren, podjęli próbę przebijania się pod Buliczówką. Większość cofnęła się z powrotem. Zaledwie nieliczne jednostki przeszły kordon w tym miejscu. W tym czasie myśmy zbliżali się do Osuch. Nie ma już chwili do stracenia. Wzywam dowódców plutonów i korda i podaję kierunek natarcia. Moja kampania w lewo, korda w prawo. Imponująco wyglądał rozwinięty szeroko linia naszej tyraliery.
Skrzydła jej ginęły we mgle mrocznego świtu. Cicho, bez żadnego sygnału, jedynie na rozkaz wydany przyciszonym głosem dowódców, ruszyły plutony naprzód. Pochylone sylwetki żołnierzy z bronią gotową do strzału, wypatrujących niewidomego jeszcze nieprzyjaciela, wyrażają taką siłę, taką wolę pokonania każdej napotkanej przeszkody, że zdaje się, że nic nie jest w stanie ich powstrzymać. Tłumiony tupot kroków i metaliczny szmer potrąconego zboża potęgował wymowę chwili. Wielu z tych ludzi stawiało ostatnie kroki swojego życia. Za chwilę otworzyli do nas silny ogień. Pierwsze strzały raniły mi konia i szedłem dalej pieszo. Chłopcy odpowiedzieli ogniem i z okrzykiem hurra ruszyli wprost na stanowiska nieprzyjaciela. Niestety, jak można było przewidzieć, część ludzi załamała się i bądź wycofała, wycofała się za rzekę, bądź pozostała przez jakiś czas na miejscu, strzelając z tyłu do swoich kolegów, którzy byli już znacznie w przodzie. A więc stało się. Przeszliśmy. Jesteśmy w lesie. W prawo jest drugie gniazdo karabinów maszynowych. Zachodzimy je od tyłu, ale ogień z pola zmusza nas do wycofania się w głąb lasu. Jakaś wielka ulga. Zdaje się, że poszło łatwiej niż przypuszczałem. Czy tylko tak było wszędzie? Chłopcy twierdzą, że nie. Trudniejsza sytuacja zaistniała na odcinku oddziału Korda, który, aby otworzyć sobie drogę przez stanowiska niemieckie, musiał zlikwidować umocnienia na Krzywej Górce, co nastąpiło dopiero po dłuższej walce i przy pewnych stratach. Kord, chociaż przeszedł linię okrążenia, wrócił porannych żołnierzy, gdzie zginął.